Siemano, witam was w kolejnym Daily Vlogu. 14 już. Zaczynamy tutaj. Już sobie pościniałem łóżko i tak dalej. Umyłem się, ogarnąłem za to śniadanie. Wziąłem strzeleczkę, dlatego że mi się rozładowała, więc muszę tutaj wziąć tą oto ładowarkę i naładować strzeleczkę. W poprzednim Daily Vlogu już pokazywałem magię związaną z tą szczoteczką, ale ktoś może nie oglądał pierwszego sezonu Daily Vloga, kiedy nie dotykamy. Patrzcie teraz, o. To jest właśnie magia. Nie wiem, czy jeżeli bym tak zostawił, to czy to by je naładowało. Może tak być, że tak by się stało. Nie wiem, ale miałem dziwny sen i chciałem też o nim opowiedzieć. No, więc miałem sen, że jechałem do Warszawy tramwajem z miejscowości, w której nie ma kompletnie tramwaju, czyli Tarnowskiej Góry. Nie śmiało mi się, że wyszedłem ze szkoły i poszedłem sobie na tramwaj. Tramwaje były opóźnione o 3 godziny i to było związane z moim wcześniejszym snem, którego miałem w tej samej nocy. Czy jakiś tam sen związany, nie pamiętam kompletnie z czym. Tylko ten sen zapamiętałem. On tam był związany właśnie też, opóźnienia były autobusów, tramwajów i tak dalej. Tyle pamiętam. Następnie wsiadłem do tego tramwaju i spotkałem cicho ciemnego. On tam też wbił. Pamiętam też, że wbiłem na menu niby tego tramwaju i tam były paczka frytek, czy tam dwupak frytek za 100 zł, coś takiego. Wysiadłem w Warszawce, poszliśmy właśnie z cicho ciemny do maka. Ja właśnie z kolegą jeszcze był. Ten kolega to był niby od cicho ciemnego, ale w praktyce to ja go widziałem w śnie, jakby to był mój ziomek, po prostu mój ziomek. Jakbym go kompletnie nie znał, tak. Z morty po prostu go widziałem w śnie, ale tak jakbym go nie znał. Następnie właśnie poszliśmy do maka, ten ziomek właśnie przez telefon tam złożył zamówienie dla cicho ciemnego i dla niego. Ja tam nic nie zamawiałem. Następnie szliśmy ulicą i spotkaliśmy polonistkę moją, której nienawidzę, cicho ciemny też pewnie nienawidzi, chociaż nie wiem, teraz może bardziej znienawidzoną polonistkę, nie wiem. No właśnie ją spotkaliśmy, ona weszła do jakiegoś tam sklepu i zaczęła przymierzyć, jak macie te takie kombinezony, takie jakby taki kombinezon całościowy, taki wiecie, że jednocześnie koszulka i ten taki zapinany, coś takiego, jakieś paświnkę, coś takiego przymierzała, patrzyła i później wygadałem się z moim ojcem i on tam miał jechać do Bytomia w poniedziałek i chyba mój ojciec nie coś takiego było, że miał jechać w poniedziałek do Bytomia i później miał niby do Warszawy pojechać, coś takiego, ale autentycznie mój ojciec miał pojechać do Bytomia, miał autentycznie pojechać, nie wiem czy pojechał, i taki dziwny sen dosyć, w sensie miałem dziwniejsze sny. Tutaj mam jeden zapisany sobie na kombi, więc przeczytam. Jakiś czas temu na Instastory pojawiła się taka informacja, że chcę wziąć udział w Lockdown Challenge. W sensie pojawiła się tracklista epki. Jakiś czas temu słuchałem się w to, co gada Youngman na Lockdown Challenge. No i uznałem, że no nie chcę się z tym utożsamiać. O, tak powiedzmy. Więc dlatego tak, że nie utożsamiam się z tym czymś jak Lockdown Challenge. Ale w tym momencie, nie na czas, ale napiszemy utwór właśnie taki związany ogólnie z tematyką tego, taką jakby taki storytelling zrobimy troszeczkę, ale nie taki własny storytelling, tylko taki własny pogląd na świat, tutaj powiedzmy coś nawiniemy, więc jakby to nie będzie, to nie jest Lockdown Challenge, tak jak tu mówią pierwsze dwa wersy, tutaj także wam puszczę beat, Sinato beat okay. Chyba. Lockdown Challenge, nie wezmę w tym udziału, chciałem, ale się słuchałem, ile tam jest kurwa fałszu, moja tak, pandemia istnieje. To jest mój pogląd, kurde, weźcie tutaj, jakby to jest moje zdanie, mamy w Polsce prawo do wyrażania własnych poglądów, więc także wykorzystuję to prawo. Pandemia istnieje. Weźcie, co wy pierdolicie. Lockdown Challenge, nie wezmę w tym udziału. Chciałem, ale się słuchałem, ile tam jest kurwa fałszu. Pandemia istnieje. Weźcie, co wy pierdolicie. Najebany ojciec. Mi. Nie, no nie. Nie może być na mojego ojca tutaj. Chciałem, ale się słuchałem, ile tam jest kurwa fałszu, pandemia istnieje. Co wy pierdolicie? Rym, czekajcie i... Nie, czekaj. Lekarze wykazują nam się tu niesamowicie. Pandemia jest...
nie wezmę w tym udziału. Chciałem, ale się słuchałem, ile tam jest kurwa porze, pandemia istnieje. Weźcie sobie pierdolicie, lekarze wykazują nam się to niesamowicie. Nie, czekajcie, muszę tak to nowinę normalnie. Weźcie sobie pierdolicie, lekarze wykazują nam się to niesamowicie. Dobra, mamy wypierdolone w sylaby, kurwa, w dupie mam sylaby. Kaczor umie prawo, wszyscy mają to w dupie. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy w Europie. W tym momencie jestem po jakiejś chwili, bo napisałem 2, 4, 6, jakieś chyba 10 wersów napisałem, nie wiem dokładnie ile, bo już nie pamiętam, kiedy zatrzymałem nagrywanie. I znalazłem o wiele lepszą stronę, rymer.org, ponieważ nie mogłem wyszukać na rymy.eu rymu do p***l nie mogę znaleźć, więc dlatego też znalazłem drugą wyszukiwarkę rymów, rymer.org, która jest o wiele lepszą wyszukiwarką rymów. Pozwala także, tutaj troszeczkę bardziej mi się wydaje pomaga, więc zaśpiewam w sumie od początku. Nie, nie od początku, ale będzie to nie będzie nas w Europie. Odwracamy uwagę od poważnych problemów. Gospodarka niezniszczona, weź nie pierdol. Ustawy wprowadzamy tutaj na odpierdol. Bardzo dużo mamy tutaj finansowych fenomenów. Władcy dostają od morawca dwie bańki. Przedsiębiorcy umierają, czekają was 3 lata. Hańby wypierdalać, krzyczymy na ulicach. Jebać PiS, krzyczymy na ulicach. Pseudo kibiców będzie poleciał odbytnica. Jeszcze parę wesół i będzie robiona świeca. Kurde, cieszę się, fajnie mi to idzie jakoś tak dzisiaj. Nie wiem ile to piszę, w sumie to nie jestem w stanie tego sprawdzić. No od 15:16 zacząłem nagrywać, więc powiedzmy jakieś 15 minut piszę to. No i idzie dosyć gładko, z tego powodu, że nie chce mi się tego montować. No i tak czy siak tutaj po prostu siedzę, myślę i słucham tego, więc tutaj też nie ma po prostu za dużo co tutaj pokazywać po prostu. No po prostu siedzę i czasami coś napiszę, jakiś rym szukam i tak dalej. I w głowie, oczywiście staram się też w głowie szukać jakichś rymów i tak dalej, ale no jest po prostu łatwiej, kiedy na przykład wpiszę sobie wyszukiwarkę rymów i mi jakiś rym po prostu wskoczy też. Dzięki temu też mogę mniej więcej sobie na przykład przypomnieć jakiś rym, więc to nie jest tak, że nie wchodzę tutaj i na przykład tutaj tutaj po prostu na przykład wcześniej coś chyba było, co nie? Niestety, a nie mogę ten, bo jakby to jest na stronie, to ona tak działa. No ale rymer, jak widać, jest spoko. Jeszcze nie wiem, jak się ta piosenka będzie nazywać. Jeszcze coś wymyślimy, więc jakby tyle. Ja piszę dalej i widzimy się teraz. Kaja, gody się, jesteś mocno popierdolona. Git strzykuje na jeepy, jak tak można? Tak mówią mi wojarze, niech wypierdalają na Poznań. Zamykane są cmentarze, co to za patologia? Dzień wcześniej zbieram się tłumy, coś tam. Rabin nie jest zdecydowanie, czy będzie przymus szczepień. Morawiecka gada nie, a niedziela gada tak. Nie no, dobra, tak troszkę piszę na freestylu. I tak tutaj myślę, teraz tak, muszę tutaj ogarnąć, czy tutaj robimy ten jakby, że to jest refren. Będą w nocy osne od mordawca dwie banki. Przedsiębiorcy umierają. Dalać. Wprowadziłem tutaj takie zmiany. Tutaj mamy już wers skończony. Dzień wcześniej zbiegły się tłumy, gdzie tutaj jest harmonia. Bardzo fajnie pasuje. Harmonia jest. Później wytłumaczę w sumie, jakby. Powiem wam dokładnie, o co mi chodziło jakby w wersie. Jak skończymy cały tekst, to wtedy wam zrobię taką analizę tego tekstu, jak tam na przykład na Geniusie macie, jak wejdziecie jakieś linijki i tak dalej. Zrobiłem tutaj refren, w sensie tak mi pasuje na tyle, piosenka jest długa, że jakby tutaj tworzę refren. To nie było w ogóle pisane pod refren. Tego nie pisałem akurat pod refren i wam tekst jest zasunięty, co nie? No właśnie, o tym też zapomniałem, że nie zmniejszałem kamerki. Przepraszam za to. W sumie to będzie widać, ile tam czasu dokładnie to piszę, bo tutaj macie zegarek. Jeżeli go wcześniej nie zasłoniłem, no to prawdopodobnie było widać, kiedy zacząłem około 15, już prawie 20 minut to piszę. Teraz tak, tutaj przypasowuję teraz te wersy, muszę tutaj przypasować, bo tak pisałem je, bo te wersy tak trochę na freestylu pisałem, więc cały tekst jest na freestylu. Rabin nie jest zdecydowanie, czy będzie przymus szczepień, Morawie zgadanie, a niedziela gada ta chmura wirusowa nad protestantami. Protestantami. TVPiS tak gada. TVPiS tak gada. Oni są ostro zjebani. Ten wers mi na przykład, na przykład rym, ktoś napdala właśnie kotlety, zajebi. Teraz ten rym na przykład mi wpadł kompletnie do głowy, wbicie. Niby wyszukałem tutaj tego rymu, ale przeczytałem coś tutaj, no ale jednak wpadł mi do głowy ten. Są, powiecie, że to są proste rymy, ale ja tutaj chyba nie jestem jakimś białasem czy BDS-em, który musi mieć jakieś ambitne teksty. Ja po prostu, tworzenie muzyki jest moją pasją. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, czy tutaj wszystko pasuje. 1.36, tak dajmy 4.
Rabin jest zdecydowany, czy będzie przymus, czy mora, więc gada nie, a niedziela. Gada tak chmura wirusowa nad protestantami. TVP jest tak gada, oni są ostro zjebani. Tak w ogóle, tak w nawiązaniu do całego tekstu, taki news, taki autentyczny. W Bytomiu wszystkie siłownie upadły. Były chyba dwie albo trzy siłownie w Bytomiu i wszystkie ogłosiły upadłość. W takim razie do tego dzisiejszego chciałem też o tym wspomnieć, ale tak przy okazji po prostu tworzymy tekst do piosenki Epki, do piosenki jednej piosenki, na której Epki, ludzie tacy jak Golce, którzy przydział tych pieniędzy był zależny od... Przydział tych pieniędzy to było 50% tego, co nie mogli zarobić w 2020 roku. I to tyle, ile oni mogli zarobić w 2020, było po prostu brane z roku 2019. Czyli jakby ile oni mogli zarobić w tym roku, porównując do poprzedniego roku. Czyli możemy wywnioskować, skoro Golce dostali 2 miliony, no to mogli zarobić w tym roku 4 miliony złotych. I dostają 2 miliony. No ja oczywiście, gdybym wiadomo, że oczywiście jak mi państwo daje 2 miliony złotych, to ja oczywiście nie będę narzekał. Kto by narzekał na 2 miliony złotych, ale przy zarobkach Golców to trochę, w sensie na waciki tak wystarczy. Uwaga, uwaga, piosenka została skończona. Tutaj dopisałem, no nie wiem w sumie. Znaczy powiem tak, no mamy ile wersów? 8, 20, 32 wersy. 32 wersy... nie licząc oczywiście tego, co się powtarza, jednego nie liczę, ponieważ łącznie mamy 40 wersów, no ale 8 się powtarza, więc teraz tak na freestyle troszeczkę to nawinę, bo nagrywać to będziemy dopiero jakoś w grudniu, może na daily, o ile dożyjemy, a jak nie, no to powstanie z tego odcinek, jak nagrywam tutaj epkę. Zobaczymy, czy uda się daily pociągnąć do grudnia, miejmy taką nadzieję. Lockdown Challenge, nie wezmę w tym udziału. Chciałem, ale się słuchałem, ile tam jest kurwa fałszu, pandemia istnieje. Weź się co wy pierdolicie, lekarze wykazują nam się tu niesamowicie. Kaczor łamie prawo, wszyscy mają to w dupie. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie w nas Europie. Odwracamy uwagę od poważnych problemów, gospodarka zniszczona. Weź nie pierdol, ustawy wprowadzamy tutaj na odpierdol. Bardzo dużo mamy tutaj finansowych fenomenów. Goce dostają od Borowca dwie banki. Przedsiębiorcy umierają, czekają was 3 lata, hańby wypierdalać. Krzyczymy na ulicach, jebać PiS, krzyczymy na ulicach. Pseudo kibiców będzie boleć odbytnica. Jeszcze parę wersów i będzie robiona świeca. Kamil Bednarek też dostał 500 000. Nie mam do tego problemu, jak dają to bierze. Kaja Godek jest coś ostro popierdolona. Chciałbyś zarabiać jak Bayer Fulty, kurwa frajerze. Kieczykuje na chipy, jak tak można? Tak mówi mi foliarze, niech wypy... No tej, zamykane są cmentarze, co to za patologia? Dziewczyny zbiegły się tłumy, gdzie tutaj jest harmonia? Tutaj generalnie, no to przy tym tutaj takie, to muszę poprawić ten Poznań, tutaj gdzie jest ten wers, tak mówię, wolę, że nie wypierdolę na Poznań, jeszcze muszę naprawić ten wers, tutaj, znaczy źle nawinę troszkę ten. Rabini nie zdecydowani, czy będzie przymus, czepie mora, więc gada nie, a niedziela gada tak, chmura wirusowa nad protestantami. TVP gada, oni są ostro zjebani, ten kraj jest zjebany, nie jestem tu odkrywczy. Spierdalam z tego kraju naiwni nieudacznicy, jebać kurwę z PiS-u, wyruchali na zdupę. Teraz my ich wyruchamy i zrobimy zdjęcia z dupek. No i teraz będzie pewnie do tego powstanie jakieś teledyski, teraz bym robił świecę. Tutaj, no tutaj jeszcze bitu jest troszeczkę, więc jakby... Więc tutaj wiadomo, przytniemy, a więc teraz zrobimy to, co miałem zrobić, czyli weźmiemy tutaj i wrzucimy to na lewą stronę. Dobra, więc teraz takie mówię, robimy Lockdown Challenge, nie wezmę w tym udziału. No chodzi o to, że takie mówiłem, nie zgadza się z tym, co powiedział Youngman, po prostu nawinął na Lockdown Challenge, więc dlatego też nie chcę się z tym utożsamiać, nie chcę brać w tym udziału. Chciałem, ale się słuchałem, no i ile tam jest kupa fałszu. No więc to jest oczywiście nawiązanie, pandemia istnieje, weźcie sobie pierdolicie. To jest oczywiście nawiązanie do tego, że po prostu ludzie nie wierzą w pandemię. To jest moje zdanie, ja po prostu wątpię, żeby robić taką ustawkę i tak niszczyć gospodarkę na całym świecie, że niby to nie istnieje. Lekarze wykazują nam się tu niesamowicie. No czyli oczywiście, że lekarze bardzo ciężko tutaj pracują teraz, w okresie właśnie pandemii i tak dalej. Kaczor łamie prawo, wszyscy mają to w dupie. Chodziło mi między innymi tutaj o wybory, które miały się odbyć 10 maja, ale się nie odbyły i tak dalej. Chodzi też oczywiście o Sasina, który przebimbał 70 milionów i tak dalej. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie nas w Europie. Chodzi o tutaj o to, że Europa nie chce nam dać środków, ponieważ nie mamy praworządności i nie akceptujemy ludzi LGBT. I dlatego
nasz kraj chce, nie przyporządkować się do tego, chcąc zawetować i przez co wszystkie kraje dostaną z opóźnieniem pieniądze. Więc Kozak, odwracamy uwagę od poważnych problemów. Między innymi chodzi tutaj właśnie o na przykład ten strajk kobiet, który bardzo mocno był nagłośniany. To było właśnie odwrócenie uwagi od problemów po prostu naszego państwa. Gospodarka niezniszczona, weź nie... No i to jest też nawiązanie właśnie do tego poprzedniego wersu, czyli że odwracamy uwagę. Chodzi tutaj tak jak, czyli chodzi po prostu o to właśnie odwracanie uwagi, że wszystko jest git. Ustawy wprowadzamy tutaj na odpierdol. Chodzi tutaj między innymi o to, co się wydarzyło przed tym, przed 1 listopada. To było w piątek, na parę godzin przed wprowadzeniem ustawy. Ona przez na parę godzin przed wejściem ustawy w życie, ona została po prostu wprowadzona w obieg, jak została opublikowana, a parę godzin później zaczęła obowiązywać. Bardzo dużo mamy tutaj finansowych fenomenów. Było to nawiązanie do wydarzeń dzisiaj, czyli to, że nagle 400 milionów złotych znalazło się w budżecie państwa, żeby dofinansować kulturę. Mamy dużą dziurę w budżecie państwa, 4 miliardy zadłużenia. Tutaj na chwilę wyłączę kamerę. Jawny dług publiczny. Jak widać, dług na mieszkańca 35 tysięcy, ileś tam dług jako procent PKB 60% i ukryty dług publiczny to są 4, tutaj no taka liczba. Golce dostają od Morawca dwie bańki, no to co mówiłem, czyli Golce dostają 2 miliony od państwa. Przedsiębiorcy umierają, czekają was 3 lata hańby. No czyli przedsiębiorcy po prostu, którzy nie dostali wsparcia finansowego, między innymi taki drugi tarczy antykryzysowy, ani nic. Czekają ich 3 lata hańby. Chodzi tutaj oczywiście o to, że wybory dopiero za 3 lata, że tutaj będziemy po prostu się, niektórzy po prostu otworzyli oczy na to, co się dzieje i na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Znalać, krzyczymy na ulicach. Tutaj są kolejne dwa wersy, czyli PiS, krzyczymy na ulicach. To jest nawiązanie oczywiście do strajku kobiet. Pseudokibiców będzie boleć odbytnica. Tutaj chodzi o to, że zwyzywanie trochę pseudokibiców, którzy 11 listopada po prostu zdemolowali Warszawkę nam, między innymi bitwa pod Tempikiem, i chodzi o to, że oni są niby gejami i wiecie, że będzie ich boleć odbytnica. Jeszcze parę wersów i będzie robiona świeca. To takie będzie nawiązanie raczej do teledysku, nie ma to jakiegoś takiego głębszego sensu. Kamil Bednarek też dostał pół miliona, nie mam do niego problemu, jak dają, to bierze. Po prostu Kamil Bednarek dostał pół miliona i nie mam do tego problemu, bo jeżeli ja bym miał okazję dostać pół miliona, a go nie dostać, no to wiadomo, żebym wziął. Gaja Godek jest dość mocno popierdolona, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Chciałbyś zarabiać jak Bayer Full, ty kurwa frajerze. No Bayer Full też dostał pół miliona złotych w ramach tej tarczy kulturowej, nazwijmy to. Gates wstrzykuje na chipy, jak tak można. Tak mówią mi foliarze i tutaj musimy coś tutaj zmienić. Oczywiście chodzi, że tutaj foliarze mówią, że Gates będzie wstrzykiwał chipy i tak dalej. Wiecie, tutaj znowu foliarskie teorie. Zamykane są cmentarze, co to za patologia? Dzień wcześniej zbiegły się tłumy, gdzie tutaj jest harmonia. No czyli znowu nawiązanie do tej ustawy, która została wprowadzona na 1 listopada, czyli zamknięte cmentarze i ludzie zamiast... I po prostu przez to, że ona została wprowadzona tak późno, ludzie po prostu szybko o tej 15 czy tam 16 szli szybko na groby, żeby jeszcze przed zamkniętymi cmentarzami postawić świeczkę. Na ramieni niezdecydowani, czy będzie przymus szczepień. Morawiec gada nie, a Niedziela gada tak. Jest to nawiązanie do tego, co przeczytałem dzisiaj, że Morawiecki najpierw gadał tam parę dni temu, no, że nie będzie przymusu szczepień, a dzisiaj pan minister zdrowia Adam Niedzielski właśnie powiedział, że będzie przymus szczepień dla ludzi od powyżej 18 roku życia. Więc dlatego rabini są niezdecydowani, czy będzie przymus szczepień. Jest on tutaj oczywiście zdrobnienia, po prostu tak one pasują. Tak mi pasowały te zdrobnienia, dlatego też one tutaj są chmurą wirusowane od protestantami. TVPista gada, oni są ostro zjedni. Tego nie, drugiego wersu nie trzeba tłumaczyć. Pierwszy oczywiście jest to taki, ten pasek chyba był chmura wirusowa nad protestantami. Nie wiem, czy to był fake, czy nie, ale generalnie z tego taki mały mem nam się zrobił w kraju. Ten kraj jest jebany, nie jestem tu odkrywczy, stan z tego kraju naiwni nieudacznicy. Tutaj też chyba nie ma co tłumaczyć, po prostu, no nie ma co tłumaczyć. Chyba kurwy z PiSu, wyjechali na zupę, teraz my ich f***ami zrobimy zdjęcia stópek. To takie troszkę śmieszne, takie troszkę obrócenie, taki... A czy oprócz tego zrobimy zdjęcia stópek, to jest tak pod bekę wkręcone, ale teraz jakby, że oni nas w***ali w dupę, to teraz my ich wyjechamy, o to tutaj chodzi. No i to tak naprawdę wszystko. Pewnie niektóre rzeczy, które tutaj były, no to po prostu były one dosyć jasne. No i cóż, to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Napisaliśmy tekst do piosenki, której jeszcze nie zna tytułu. Jeżeli chcecie, to możecie zaproponować tutaj, skoro obejrzeliście ten odcinek do końca, on chwilę trwał, no to dla was tutaj taki, na koniec taka niespodzianka. Możecie zaproponować tytuł tej oto piosenki.
Więc napiszcie w komentarzu, jaki sugerujecie tytuł piosenki i jest bardzo duża szansa na to, że tą propozycję wykorzystam, no bo pewnie będą dwie albo trzy propozycje, więc bardzo duża szansa istnieje na to, że twój pomysł na tytuł piosenki po prostu będzie spełniony. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego Daily Vloga. Życzę wam miłego dnia albo i nocy, bo pewnie to nie wiem w sumie kiedy to się pojawi. Ja w tym momencie lecę coś tam robić, jakieś zadanie domowe i widzimy się jutro, nie wiadomo o której godzinie, ale widzimy się jutro. Przyjmam taką nadzieję. Do zobaczenia, cześć. Jebać Disa, kurwę, z Wisa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo kurwa, JD kurwę.